Pierwszy tom, 56 punkt. Luisa wyznaje Jezusowi swoje grzechy. Pamiętam, ale niewyraźnie, że gdy przebywałam razem z naszym Panem, często prosiłam Go o ból moich grzechów oraz łaskę, żeby mi przebaczył całe zło, które uczyniłam. Czasami mówiłam Mu nawet, że byłabym szczęśliwa, gdyby swoimi ustami powiedział mi: przebaczam Ci wszystkie Twoje grzechy. A błogosławiony Jezus, który nie potrafi odmówić niczego, kiedy jest to dla naszego dobra, ukazał się pewnego ranka i powiedział do mnie: tym razem to ja chcę pełnić funkcję spowiednika, a Ty mi wyznasz wszystkie swoje grzechy. Gdy będziesz to czyniła, pozwolę Ci zrozumieć jedna za drugą boleści, które zadałaś mojemu sercu, kiedy mnie obrażałaś. Gdy w ten sposób zrozumiesz, czym jest grzech, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe dla stworzenia, postanowisz raczej umrzeć, niż mnie obrazić. Tymczasem wniknij w swoją nicość i odmów confiteor. Gdy weszłam w siebie, ujrzałam całą swoją nędzę i niegodziwość i drżałam jak witka w jego obecności i brakowało mi sił, by wypowiedzieć słowa confiteor. Zostałabym tam bez wypowiedzenia nawet jednego słowa, gdyby Pan nie wlał we mnie nowej siły i nie powiedział mi: nie lękaj się, jestem sędzią, ale jestem także Twoim Ojcem. Odwagi, chodźmy dalej. Odmówiłam więc confiteor, cała zażenowana i upokorzona. Ujrzałam siebie całą pokrytą grzechami i gdy na nie spojrzałam, zauważyłam, że to pycha najbardziej obraziła naszego Pana. Powiedziałam więc: Panie, wyznaję przed Tobą, że zgrzeszyłam pychą. A On: zbliż się do mojego serca i przyłóż do niego ucho, a usłyszysz okrutną mękę, którą tym grzechem zadałaś mojemu sercu. Drżąc cała, przyłożyłam ucho do jego godnego uwielbienia serca. Ale któż mógłby wyrazić to, co w tamtej chwili usłyszałam i zrozumiałam? Pamiętam w niejasny sposób jedynie coś niecoś, zwłaszcza po tak długim czasie. Pamiętam, że jego serce biło tak mocno, że wydawało się, jakby pierś miała się przełamać. Potem wydawało mi się, że się rozrywa i jest niemal wykończone z powodu boleści. Ach, gdybym mogła, zniszczyłabym pychą nawet boską istotę. Zrobię porównanie, aby można było to zrozumieć. W przeciwnym razie brak mi słów, by się wyrazić. Wyobraźcie sobie króla, a u jego stóp robaka, który się unosi i nadyma i zaczyna uważać się za kogoś. Staje się tak zuchwały, że stopniowo się unosi i dociera do głowy króla i chce mu zdjąć koronę, aby włożyć ją na swoją głowę. Potem zdejmuje z niego królewskie szaty, po czym wyrzuca go z tronu i próbuje zabić. Ale najgorsze w tym robaku jest to, że on sam nie zna swojej istoty. Tak bardzo się łudzi i aby go zniszczyć, wystarczy, że król umieści go pod swoimi stopami i zmiażdży. W ten sposób skończą się jego dni. To, co naprawdę wywołuje oburzenie i współczucie oraz ośmiesza, to pycha tego robaka. Jeśli to, co mówię, w ogólnie mogłoby się wydarzyć. Taką widziałam siebie przed Bogiem, a to napełniło mnie takim wstydem i bólem, że poczułam w swoim sercu odnawiającą się mękę, którą znosił błogosławiony Jezus. Potem mnie opuścił, a ja poczułam taki ból i tak bardzo zrozumiałam, jak okropny jest grzech pychy,
że nie potrafię tego opisać. Kiedy dogłębnie przemyślałam w sobie to wszystko, mój dobry Jezus powrócił i powiedział mi, abym dalej spowiadała się ze swoich grzechów. Drżąc cała, dalej wyznawałam myśli, słowa, uczynki, intencje i zaniedbania. Od czasu do czasu czułam, że nie mogę się spowiadać z powodu bólu, który odczuwałam, że tak bardzo go uraziłam, ponieważ wszystko było dla mnie bardzo jasne wobec tego boskiego słońca, zwłaszcza, że dzięki tej jasności widziałam małość i nicość swojej istoty. Byłam zdumiona, że miałam ogromną czelność i zdobyłam się na odwagę, by obrazić tak dobrego Boga, ponieważ gdy Go obrażałam, On mnie doglądał, ochraniał i karmił. Jeśli miał do mnie jakąś urazę, był to grzech, który popełniłam i którego bardzo nienawidził, gdyż mnie niezmiernie kochał, usprawiedliwiał przed sprawiedliwością Bożą i czynił wszystko, by usunąć ten dzielący mur, który grzech stworzył między duszą a Bogiem. Och, gdyby wszyscy mogli zobaczyć, kim jest Bóg, a kim dusza, kiedy grzeszy, umarliby z bólu, a grzech, sądzę, byłby wydalony z ziemi. Kiedy więc błogosławiony Jezus widział, że z powodu bólu nie mogę już tego znieść, odchodził i pozwalał mi dobrze zrozumieć zło, które wyrządziłam. Potem powracał, a ja dalej wyznawałam swoje grzechy. Ale któż mógłby wyrazić wszystko, co zrozumiałam, i wyjaśnić jedna po drugiej różne zniewagi i szczególne boleści, które moimi grzechami zadawałam naszemu Panu? Czuję, jakbym nie mogła się wyrazić, może dlatego, że nie pamiętam dobrze. Kiedy skończyłam się spowiadać, co trwało około 7 godzin, ukochany Jezus przybrał postać kochającego Ojca. A ponieważ byłam wyczerpana z powodu bólu, tym bardziej, że wiedziałam, iż mój ból nie był wystarczający, aby należycie ubolewać nad moimi grzechami, więc On, aby mnie pocieszyć, powiedział do mnie: chcę za ciebie nadrobić i dam twojej duszy zasługę boleści, którą zniosłem w ogrodzie Getsemani. Tylko to może zadowolić sprawiedliwość Bożą. Gdy przekazał swoją boleść mojej duszy, wydawało mi się, że jestem gotowa na przyjęcie rozgrzeszenia. Całkowicie upokorzona i zawstydzona oraz uniżona u stóp dobrego Ojca Jezusa, z promieniami, które wysyłał mojemu umysłowi, starałam się bardziej wzbudzić w sobie ból, mówiąc: chociaż nie pamiętam wszystkiego. Zło, które ci wyrządziłam, było wielkie i ogromne. Moje władze duszy i zmysły ciała miały być wieloma wielbiącymi cię językami. Ach, były natomiast jak wiele jadowitych żmij, które cię kąsały, a nawet próbowały zabić. Ale, Ojcze Święty, wybacz mi, nie wypędzaj mnie z powodu wielkiej krzywdy, którą ci wyrządziłam, kiedy zgrzeszyłam. A Jezus, obiecaj, że już nie będziesz grzeszyć i że wyrzucisz ze swojego serca każdy cień zła, który mógłby obrazić twojego Stwórcę. A ja, ach tak, obiecuję ci z całego serca. Wolę umrzeć 1000 razy niż zgrzeszyć. Nigdy więcej nie zgrzeszę. Jezus, przebaczam ci i daję twojej duszy zasługi mojej męki i chcę ją obmyć w mojej krwi. I gdy to mówił, podniósł swoją błogosławioną prawą rękę i wypowiedział słowa rozgrzeszenia, dokładnie takie, jakie wypowiada kapłan, kiedy udziela rozgrzeszenia. I gdy to czynił, z jego ręki wypłynęła rzeka krwi, a cała moja dusza została nią zalana. Potem powiedział do mnie: przyjdź, córko,
przyjdź pokutować za swoje grzechy, całując moje rany. Drżąc cała, wstałam i ucałowałam jego najświętsze rany. Potem on powiedział do mnie: córko moja, bądź bardziej czujna i uważna, gdyż dzisiaj udzielę ci łaski, że już więcej nie popełnisz dobrowolnie grzechu powszedniego. Potem zrobił inne uwagi, których nie pamiętam zbyt dobrze, i zniknął. Fiat.